Rocznie przez Powiatowy Zespół Orzekania Niepełnosprawności przewija się około 15 tysięcy osób. Dotychczasowe warunki lokalowe były niewystarczające. Jesteśmy bardzo zadowoleni, zarówno nasi klienci, z tejże nowej siedziby, dlatego że siedziba przede wszystkim spełnia wymagania takie, jak spełniać powinna. Przede wszystkim możemy w bieżącej siedzibie jednocześnie prowadzić na przykład dwa składy orzekające, ponieważ mamy już cztery gabinety orzecznicze. W poprzedniej siedzibie nie było. Pomieszczenia są bardziej przestronne. Komfort przede wszystkim dla klientów. Punkt w nowym budynku funkcjonuje od stycznia, nadal jest jeszcze przystosowywany i urządzany. Mamy jeszcze w planach zorganizowanie drugiego biura podawczo-odbiorczego. W jednym odbywałoby się tylko przyjmowanie wniosków i wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności. Natomiast drugie biuro służyłoby w zasadzie do załatwiania spraw związanych z wydawaniem legitymacji osób niepełnosprawnych i kart parkingowych, co znacznie ułatwiłoby tutaj, prawda, pracę i rozładowałoby kolejki. W ostatnim czasie w starostwie powiatowym nastąpiło wiele zmian związanych z przeniesieniem do innych budynków poszczególnych wydziałów czy jednostek podległych. Szanowni Państwo, jest to kolejny etap zmian strukturalnych, organizacyjnych w starostwie powiatu Bełchatowie. Ja przypomnę, że zaczęliśmy od przeprowadzki Wydziału Komunikacji i Dróg do nowego budynku oraz Wydziałów Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, co spowodowało, że wygospodarowaliśmy dodatkową powierzchnię, żeby zrobić miejsce dla Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Na miejscu tutaj przed zespołem był Wydział Oświaty oraz Wydział Inwestycji. Te wydziały są w tej chwili w budynku głównym oraz w budynku po dawnym Fasbudzie, czyli w starostwie powiatowym Bełchatowie przy ulicy Pawienickiej. Natomiast tutaj ta lokalizacja jest szczególnie ważna, ponieważ wychodzimy naprzeciw potrzebom mieszkańcom. Ja pragnę zauważyć, że większość osób, które korzystają z usług zespołu, są to osoby o niepełnosprawności ruchowej, a ten obiekt tutaj jest przystosowany do tego, żeby takie osoby mogły z tego budynku korzystać. Mamy podjazd dla wózków inwalidzkich. To jest bardzo istotny element infrastruktury technicznej. Nowa siedziba punktu przede wszystkim ma podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową i znajduje się na parterze. Miejsce to zapewnia również lepsze warunki lokalowe.